Zaczniemy standardowo. Witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Mando z serwisu stevenking.pl. Jak już wspomniałem, niedawno kończymy pierwszy rok nadawania. Dzisiaj stuknęły nam dwa lata istnienia. Dzisiaj zamykamy trzy lata nadawania. W poniedziałek stuknęły nam cztery lata nadawania. Podcast radio Stephen King skończył pięć lat. Wczoraj stuknęło nam 6 lat. Podcast Radio SK skończył 7 lat działalności. Kilka tygodni temu podcast Radio SK skończył 8 lat nadawania. Witam Was jak zawsze w piątek 4 po północy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym 360. odcinku podcastu Radio SK. W wyjątkowym odcinku, ponieważ niedawno kończyliśmy 9 lat nadawania. 9 lat Radia SK. W tym roku to wszystko się wydłużyło. Tak jak, tak jak od kilku lat prosiłem Was o kilka pytań, nie sądziłem, że tego tyle e, wleci. Powstały trzy podcasty QA, z czego ten ostatni, strasznie długi, bez problemu mogłem go podzielić na dwa, byłyby cztery. E, okazało się, że niestety jedno pytanie wypadło mi z głowy i tak jak prosiłem pod koniec ostatniego podcastu, tak słuchacz przypomniał mi, że zadał, a ja mu nie odpowiedziałem. No i e, siłą rzeczy poprosiłem o kolejne. No, żeby, żeby to nie było tak, że tutaj jedno pytanie dokleję. Kilka pytań wpłynęło, także dzisiaj będzie dwunasty odcinek bodajże Sklepiku z pytaniami. Na sam koniec jeszcze kilka pytań i odpowiedzi się znajdzie. Paradoksalnie to pytanie, które sprawiło, że dzisiaj dokleimy jeszcze kilka pytań do, tego, do tej audycji, akurat na nie mogę mieć problem z odpowiedzią. <laughs> nie umiem trochę na nie odpowiedzieć. Ale zobaczymy. To tak często jest, że nie umiem, a potem nagle gadam przez 15 minut. Eee, jedna uwaga na sam początek. Obiecywałem, że w tym tygodniu pojawią się wiadomości z martwej strefy, bonusowo. Ale byłem zmuszony oddać komputer do naprawy. On mi się rozwalił gdzieś tam na początku tej całej sytuacji, która jest teraz w Polsce i na świecie. Matryca się rozchrzaniła, od dołu zaczął, zaczął znikać ekran, i przez minione dwa miesiące pracowałem na czymś takim. Co kilka dni, co kilka tygodni znikał kolejny pasek, i już ostatecznie miałem tam, może nie wiem, z pięć centymetrów od góry. Nadal na tym montowałem, nadal na tym robiłem grafiki, posty itd. I tak dalej. No ale y, kończyła mi się gwarancja, i musiałem y, wysłać go. I no nie wiem, nie wiem kiedy do mnie wróci. Było powiedziane, że od tygodnia do miesiąca, czyli zakładam, że miesiąc może to potrwać. Natomiast odpaliłem sobie takiego kompa, żeby na nim montować, tylko że to jest taki stary minibook, który lata temu, gdy go używałem był już stary i już wycofany ze sprzedaży. I jak go odpaliłem, to wiecie, yy, walnęła mi po uszach muzyczka od Windows XP. Gdy się uruchomił, to na ekran wskoczyło gadu gadu, gadu i trochę bałem się go podłączyć włączyć do internetu. Ostatecznie spróbowałem to zrobić i faktycznie wszędzie wyskakiwały mi komunikaty, nic nie mogłem na nim robić i mówię pal licho, nie? Będę wrzucał podcasty z telefonu, ale już nie mam tego zaparcia co kiedyś, bo ja przez... Kilka miesięcy działania Radia SK, lata temu yy, wrzucałem wszystko z telefonu. I dla słuchaczy to w ogóle żadnej różnicy nie było, wszystko było dopieszczone graficznie, wizualnie tak, jak ma być. No teraz nie mam na to siły, a też nie mam trochę możliwości robienia wszystkich grafik. Co ja, jak ktoś, nie wiem, uważnie patrzy, to już mógł zauważyć od kilku dni na konglo. Niektóre podcasty, okładki na YouTube mają niezrobione. Później to uzupełnię wszystko. No ale w Radio SK na pewno nie będę się bawił, wątpię, no chyba, że mi się nagle zachce, ale bardzo możliwe, że wiecie, pojawi się tytuł, playerek, link do ściągnięcia i to wszystko. Yy, no oczywiście, no wróci komputer, to to wszystko pouzupełniam, to tylko taka tutaj dygresja na początek. Yy, nagrywam ten podcast zupełnie bez planu, tak się złożyło, że nagle rodzinka sobie wyszła. Ja w sumie oglądałem serial, nie miałem ochoty nagrywać, ale tak... Mówię sobie, a co tam, wykorzystajmy to. Także to będzie taki, raczej, bardzo, bardzo luźny podcast bez żadnej myśli przewodniej. Eee, tradycyjnie, trochę statystyk. Radio SK skończyło 9 lat, Stephen King.pl Serwis Stephen King Pear skończył lat 18. E, o serwisie Stephen King Pearl niewiele, ponieważ chyba pierwszy raz już w ogóle nic nie zrobiliśmy z okazji e, tych urodzin. Mieliśmy chociaż dać informacje na, na Facebooka. Ja nawet zrobiłem grafikę, wzorowałem się na m, dzieciach kukurydzy, gdzie tam e, jak ktoś czytał to opowiadanie, to e, dzieciaki w wieku 19 lat musiały wchodzić w kukurydzę i, i ginąć. E, za, z, zabite przez tego, który chodzi poza łanami, ale przez to, że na, na kartach opowiadania trochę tam im schrzaniły sprawę, obniżył im ten wiek do lat 18. I zrobiłem taką bardzo hermetyczną grafikę. Z, tak, taki bardzo hermetyczny żart, trochę jak nekrolog I chłopacy stwierdzili, że to jest zbyt hermetyczne, i nie wrzuciliśmy, a ja już nie miałem sił, nie chciało mi się robić nic więcej, i ostatecznie w ogóle o tym nie poinformowaliśmy. Ale to, że na stronie Nie Świętujemy Urodzin, to tam palicho, bo od lat nie świętujemy urodzin, no ale zawsze była majówka. Zawsze. Od roku 2004 chyba, albo 6. Czwartego, czwarte urodziny. No nie, to szóstego, przepraszam, matematyka, dawno nie uczyłem. Od roku 2006, od czwartych urodzin, mieliśmy zawsze majówkę. Zawsze. To jest 15 czy 16 lat. Yy, I to jest pierwszy rok, gdzie. Ja zostałem w domu, gdzie wszyscy zostaliśmy w domu, zrobiliśmy sobie wirtualną majówkę, konferencję i w, w, siedzieliśmy sobie każdy u siebie, rozmawialiśmy, no ale e, no, trzeba czekać. Trzeba, to, czy, teoretycznie już teraz można, ale praktycznie mm, nie wiadomo, kiedy to wypali. No, zrobimy opóźnioną majówkę i opóźnione świętowanie. Natomiast jeśli chodzi o dziewiąte urodziny Radia Eska, no to jest co świętować, bo Radio Eska, tak jak reaktywowało się w grudniu 2018 roku, tak się rozchulało, że do dzisiaj w zasadzie prężnie działa. Miałem króciutki okres w zeszłym roku, kiedy publikowałem bardzo mało, to był ten okres letni, czerwiec, lipiec i sierpień po jednym podcaście, tylko wiadomości z Martwej Strefy, ale to były trzy miesiące i potem jak ruszyło, to pełną parą. W październiku 10 podcastów w Radiu SK to był rekord. Czegoś takiego jeszcze nie było, tylu podcastów. Nawet w pierwszym roku, gdy świętowałem pierwsze urodziny Radia SK i, i chyba nie wiem, przez y, 5 dni wrzucałem codziennie podcast, to i tak nie dobiłem do 10 audycji. I od tego czasu idzie. W lutym tego roku był króciutki, chwilowy. Przestój, tylko dwa podcasty, ale tak, to każdy miesiąc na razie e, to jest przynajmniej pięć podcastów. Ym, I wyszło tak, że już teraz, w 2020 roku, to jest 21 podcast. Ja przypominam, że w roku 2018, czyli wtedy, kiedy na sam koniec zdecydowałem się na reaktywację, przez cały rok poleciało tylko 14 podcastów. No to teraz już jest o 7 więcej. Ym, przez cały poprzedni, poprzedni rok cały kalendarzowy opublikowałem 43 audycje licząc grudzień te, te dwie audycje w grudniu od reaktywacji radia SK poleciało jest trudna matematyka 66 audycji 66 audycji to jest no nie spodziewałem się, że czegoś takiego dokonam. Oczywiście jesień w zeszłym roku, to znaczy licząc rok Radia SK, dziewiąty rok, a licząc rok kalendarzowy, no to w zeszłym roku, a licząc rok Radia Eska w tym roku, jesień nam bardzo ułatwiła i tego poleciało wtedy od zatrzęsienia. To bardzo mocno podniosło statystyki. No ale mam nadzieję, że teraz jesieniem no nie będzie aż tak dobrze, ale. Może jakieś nowe seriale, wlecą to zawsze kilka audycji do przodu. Zobaczymy. Ten rok nie zapowiada się źle. Ja mam bardzo dużo nagrane do przodu, i, i na chwilę obecną nie zapowiada się, żebym jakoś. Bardzo zwolnił, także na chwilę obecną będę nadal nagrywał do przodu, a wydaje mi się, że mam gdzieś tak materiał na dwa miesiące, publikacji tydzień po tygodniu, włączając w to wiadomości z martwej strefy, które no, siłą rzeczy jeszcze nie są nagrane. Więc zapowiada się, że ten okres letni powinien przejechać mm, bardzo. Dobrze w Radiu SK. No a jesienią to zawsze jakaś taka druga siła we mnie wchodziła. Jesień to jest jedna z moich chyba ulubionych pół roku. Tam, ta, tak jak świat obumiera, tak jak większości, większość ludzi popada w jakąś apatię, tak ja nabieram wiatru w żagle. Jesień to było zawsze rozpoczęcie nowego roku szkolnego czy też bardziej na studiach akademickiego czysta karta, wszystko przede mną. Bardzo lubię jesień, bardzo lubię jesień i, i wtedy przychodzi Halloween i to też podcastowo jest okres fantastyczny. Także, także no z, z optymizmem patrzę w przyszłość. Planów żadnych większych nie mam, jeśli o to chodzi. Na chwilę obecną to są recenzje, recenzje tego, co, co przyniesie nam przyszłość. No zobaczymy, jak to będzie z serialowym sezonem kolejnym. No ale przynajmniej dwa seriale Zapowiadają się, a jeśli one polecą, to są już cztery podcasty, bo pierwsze wrażenia i, i pełen, yy, pełna recenzja. No teraz drugi sezon Nosferatu niedługo z tego raczej pierwszych wrażeń nie będzie, bo z pierwszego sezonu też nie robiłem, ale pełen sezon na pewno omówię, więc już przynajmniej pięć podcastów, a zobaczymy co dalej. Zobaczymy co jeszcze się pojawi. Eee, mam jeden pomysł, ale mam go chyba już od roku albo dłużej. Chodzi mi po głowie, e, taka tematyczna, przekrojowa seria podcastów. Chciałem to robić z Burialem, ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, że w sumie, w sumie, czy to jest sens, czy to jest podcast na dyskusję? No nieważne jaki, nie będę tutaj mówił, ale mam gdzieś w głowie taki... OK, no i... Przerwali mi tradycyjnie w trakcie monologu i straciłem wątek, straciłem myśl przewodnią, której od początku nie miałem, także zmierzajmy do końca tej części rocznicowej. Mówiłem o mm, jakichś planach, których nie mam na przyszłość. Mówiłem o pomyśle na pewną serię, no jest pewien pomysł, chodził u mnie w głowie, to by wyszło. Najprawdopodobniej kilka podcastów, może całkiem dużo, ale zobaczymy. Z takich planów na najbliższy czas, no to siedzimy już w mrocznej wieży 7. Co prawda idzie mi wolno i przyznam, że trochę nieprzyjemnie i jestem zaskoczony, bo. No, bo kurczę, no naprawdę jestem zaskoczony, że ta, ta końcówka serii jakoś mi nie wchodzi za drugim razem. Byłem przekonany, że mm, no to będzie radość, a, a jakoś nie ma tej radości, i zacząłem się nawet zastanawiać, czy nie walnąć tego w cholerę i nie poczekać na lepsze czasy. Chociaż najprawdopodobniej to nie czasy są tutaj problemem. No, ale chłopacy już czytają, Randal już przeczytał, także nie, to, to, to niemożliwe. Muszę przyspieszyć i pewnie niedługo nagramy. Z takich planów na najbliższą przyszłość, no bo teraz nic nie jest zapowiedziane, a Radio Ska fajnie funkcjonuje w momencie, gdy te premiery sypią się jedna po drugiej. No to takich planów nie ma, ale ostatnio mam bardzo często takie myśli, które zawsze były powodem przestoju w Radiu SK, o czym wielokrotnie mówiłem, czyli takie myślenie, co by tutaj zrobić. To jest coś, co mnie najbardziej hamuje, gdy ja na siłę wymyślam, co by zrobić. A może jakiś film obejrzeć, a może jakiś komiks, ale za to mi się nie chce, tego mi się nie chce i siedzę i marnuję energię i czas na myślenie, co by zrobić do Radia SK. To, to są takie najgorsze dla mnie chwile, bo najfajniej się nagrywa, jak to samo przychodzi, a, a jak ja muszę męczyć się i kombinować, to to są zawsze te te momenty, które odpowiadały za przestój w Radiu SK, no ale w tym momencie mm, pozytywne jest to, że to nie odpowiada za przestój. To, to są wkurzające myśli, ale to nie są myśli, które mnie schamują, ponieważ mam tak dużo zaplecza na, na przyszłość, że, że to, to są po prostu takie myśli, które mi chodzą po głowie i, i gdzieś tutaj chcę coś sobie jeszcze. Urwać, bo, bo bardzo chcę mm, nagrywać to radioeska. Mam, mam straszną chęć na nagrywanie radioeska. No, no, no i tak jak powiedziałem, mam, mam pomysł na jedną przekrojową serię, ale mam też ze, ze dwa, trzy takie pomysły, które też chodzą za mną od bardzo, bardzo, bardzo dawna, a nie zostały jeszcze zrealizowane też na takie przekrojowe rzeczy. Yy, także może w końcu, jak usiądę, to, to nagram, ale mm, kończąc takim. Pozytywnym akcentem, no to fajnie, bo, bo chce mi się nagrywać i to, się, to, to, to dobrze rokuje na przyszłość. To zapowiada, że, e, że będziemy się kulać z tym radiem SK jeszcze przez jakiś czas. A chyba i Wam, i, i, i mnie na tym zależy. To, 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 to taka, taka, taka miła myśl na sam koniec, że jest dobrze. Będzie dobrze, a może będzie jeszcze lepiej, ale na pewno nie będzie źle przez najbliższy czas. Chociaż zazwyczaj, gdy mówię takie rzeczy, to się, to się sypie i, i pieprzy. Także no, miejmy nadzieję, że następny rok będzie przynajmniej tak udany, tak, tak, tak dobry jak ten, który jest za nami. Czego sobie i wam życzę. Natomiast my przejdziemy do pytań i odpowiedzi na sam koniec. Tych pytań i odpowiedzi troszeczkę nam się zebrało. I zacznę może od tego pytania, które było punktem wyjścia, o którym zapomniałem. Kacper zapytał mnie. Cześć Mando, jaki jest Twój ulubiony gadżet wydany w ramach promocji powieści Kinga? Dość trudne pytanie, bo ja tak naprawdę lubię wszystkie gadżety. Jeśli chodzi o Polskę, to tego nie było jakoś szalenie dużo i to były. W zasadzie, chyba wszystkie gadżety niedostępne szerszej. Mm... Szerszemu gronu czytelników, no i takie, takie to lubię wszystkie. No to jest oczywista sprawa. Ale jeśli chodzi o Polskę, no to powiedzmy, że nie przepadam za takimi pierdołami, jak plakaty, jakieś kartony, ja zbieram to wszystko i, i, mam, i mam kręćka na, na, na punkcie tego wszystkiego. I jak mi ktoś ze znajomych pisze, że na przykład ma kartonowy stend reklamowy, no to jasne ja go biorę, przyjmę, tylko że nie przepadam za tym, bo z tym mam problem. Nie mam gdzie tego trzymać. To jest pochowane, gdzieś tam mam za. za Jedną szafą, taką wielką kartonową bombkę, płaską oczywiście, nieprzestrzenną nie, nie z Empiku, z okresu świąt, z Dallas 63. Mam pełno tych standów gdzieś na szafach poupychanych. One się niszczą, się wiecie, po latach się, się psują i ja nie mam gdzie tego postawić, nie mam gdzie tego położyć, dlatego za tego typu gadżetami nie przepadam. Tylko to nie są gadżety yy, promocyjne, czy to jest rzecz do księgarni, to, to nie jest na zasadzie gadżet promocyjny wymyślony, nie? Yy, Plakaty też, plakaty lubię zbierać, plakaty są fajne, ale ja mam plakaty w tubach pochowane od nastu lat w szafie i wielokrotnie mówiłem, że gdyby żona wyrzuciła je wszystkie w cholerę, to ja bym pewnie po latach zauważył, a Gdyby zostawiła tuby, a tylko wyrzuciła same plakaty, to możliwe, że nigdy bym tego nie zauważył. Także za tymi rzeczami nie przepadam. Bardzo lubię prebooki, tylko to też nie jest gadżet. Nie? Ale to jest coś, co lubię najbardziej. Kurczę, to jest coś, z czego jestem najbardziej dumny, że posiadam do pewnego czasu wszystkie. Od pewnego czasu prebooki w zasadzie nie są wydawane, jeśli wydawcy robią. Tutaj mówię o tych szczotkach, po polsku to się nazywa, takich książkach recenzenckich, wydanych troszkę inaczej, w bardzo małym nakładzie. To jest coś, co ja zawsze uwielbiałem, byłem w stanie za to zapłacić kupę kasy. Od kilku lat wydawcy w zasadzie nie wypuszczają czegoś takiego. Jeśli już robią, a nie wszyscy robią, to już teraz w e-booku, takim e-booku. Podpisanym dla danej osoby, czasami jest to w ogóle znak wodny, i na każdej stronie jest, wiecie, ostrzeżenie wielkie przez całą stronę, zakaz udostępniania, adres podany, jakiej stronie to jest udostępnione, imię i nazwisko osoby, której to zostało udostępnione, coś jak scenariusze przy filmach, takie scenariusze, które nie powinny wypłynąć, podpisywane dla danej osoby. Papierowe prebuki, chyba też jeszcze cały czas wychodzą, przynajmniej jeszcze kilka lat temu wychodziły, ale to dosłownie, nie wiem, to w pięciu sztukach dla już takich dziennikarzy z najwyższej półki to już niestety ja maluczki na coś takiego się nie łapie. Natomiast y jeśli chodzi o Polskę, cały czas, no to. Y Lubię te rzeczy. Wiecie, jak wyszły poduszki z Castle Rock, fantastyczna rzecz. Jak wyszły parasole, chyba dwa parasole wyszły z pana Mercedesa i dziwna pogoda Joe Hilla. Oba mam. Jeden złamałem, na szczęście udało mi się zdobyć jeszcze jeden. Złamał mi się wychodząc z pociągu, niestety. Bardzo fajna opaska kiedyś wyszła taka na sen dla doktora Sen. Ona jest tandetna, ale ja jej jeszcze nawet nie odfoliowałem. Leży na półce, zapakowana oryginalnie. Bardzo ciekawy garstk. Джад. Right. Ale chyba powiem ci, że z Polski chyba najbardziej lubię energetyka. Co prawda, ja go kiedyś na antenie radiarystycznej otworzyłem i wypiłem, bo bałem się, nie wiedziałem, jak, to, jak działa taki, taki płyn na puszkę. Teraz już wiem, że teoretycznie nie powinien działać, przynajmniej przez długi czas, bo e, wieczko jest z lakierowanej blachy, a puszka jest lakierowana, bo gdyby nie była, no to z, napój wchodziłby w reakcję z aluminium i przeżarłby go. No, w jakimś czasie teoretycznie nie powinien. Nie, nie wiem, jaki jest okres ważności tego lakieru, to po pierwsze, a po drugie, mimo wszystko wiem, że zdarzają się rysy. Teoretycznie kontrola jakości od razu to odrzuca i my od razu działamy, żeby żadnej ryski, żadnej kropeczki, niczego nie było. Tam wystarczy malutka kropeczka, to od razu na prądach wychodzi. No ale wiadomo, że część towaru takiego przejdzie. Ale tu nie chodzi o to nawet. Tu mi nie chodziło o to, że to ma być zamknięte i na zawsze zachowane. Ja chciałem tę puszkę i, i, i byłem w stanie za nią zapłacić majątek. Ona jest oczywiście wydana tandetnie, bo to, bo to nie jest nadruk na puszce. Ja teraz, te, te, teraz wiem, jak takie rzeczy się robi i no, no ten, ten energetyk no to w jakim nakładzie mógł być wydany? No kilkadziesiąt sztuk, może kilkaset, może sto, ale to jest i tak za mało. No, w żadnej fabryce ci tego nie zrobią, t tak małego nakładu, żeby zmieniać program w y, drukarce, zmieniać nadruk i, i puszczać kilka sztuk. To się, to się na palety robi, mm -mm, a na palecie mnóstwo takich puszek jest. Także to jest tak naprawdę wydrukowane na kartce, jakaś puszka jest tym owinięta i dość szczelnie zafoliowana. Także tej folii prawie nie widać tam, tylko na brzegach widać, że to jest folia. Także to jest tandeta, nie mam pojęcia. Możliwe, że na tej puszce to jest po prostu, wiecie, jakiś zwykły nadruk Tigera, nie? To może być, to mogą być puszki kupione ze sklepu i yy, owinięte, opakowane tak fabrycznie, dość profesjonalnie, ale to jest i tak chyba najfajniejsza rzecz, którą mam, i, i, i o dziwo to cały czas. Jeszcze nie zostało zniszczone, bo to leży u mnie na półce. Te półki są odkurzane średnio, wiesz, co, co, co jakieś dwa dni, i, i ta puszka tak jest przestawiana z miejsca na miejsce, ale cały czas nie została wgnieciona, nie spadła, nikt na nią nie nadepnął. Jakby to się stało, to, 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 bym, to bym płakał. To bym płakał. To jest chyba najfajniejszy dla mnie gadżet, jeśli chodzi o Polskę. Nie przypominam sobie tego dużo, bo też bardzo dużo nie było. No to są zazwyczaj właśnie takie pierdoły, baloniki, jakieś kartoniki. Przy Audiobooku Lśnienie. Bardzo fajne rzeczy powychodziły przy tej superprodukcji, ale ja niestety w większości, w większości nie dostałem. U nas jedna osoba w redakcji dostała i wyrzuciła to jakiś czas temu, to po prostu za głowę się łapałem jak to usłyszałem. Ja dostałem tylko kilka rzeczy i to tak... Nie dlatego, że, że jestem ze Stephen King .pl, tylko Audioteka wtedy zrobiła coś takiego, że 10 pierwszych osób, które zamówią po północy, dostaną kilka gadżetów. I ja, pomimo tego, że wiedziałem, że będę miał ten audiobook recenzencki w formie pliku audio, to kupiłem o północy i załapałem się do tej dziesiątki. Kupiłem też plik audio, ale wśród nagród było między innymi wydanie płytowe, plakat z podpisem Gosztyły, fajny plakat i notes. Znaczy taki notes z wydzieranymi kartkami, takie proste, zaklejane od góry, wiecie, z paskiem kleju, taki normalny notatnik z kartami z hotelu Panorama. I chyba nic więcej nie dostałem, a tam były jeszcze dla recenzentów klucze, ulotki z gazet, masa fajnych rzeczy, przy czym to też nie, 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 nie jest mm, to nie jest jakiś cud energetyk podoba mi się dużo bardziej. Ja, ja zbieram. Masę takich, takich pierdów, wiecie, wsze, wszelkie zakładki, jak się pojawiają w jakichś książkach i są ze Stephenem Kingiem, ulotki, głupoty takie. Mam całą szufladę tego. To jest szuflada, której nie wolno tykać. Najniższa szuflada u mnie w salonie pod telewizorem, ale dzieci od, od małego były wychowywane, że tu są ważne rzeczy, taty i chociaż się dobierały do tej szuflady wielokrotnie, zawsze to ukrócałem od razu, zawsze upominałem i, i nawet dzisiaj mi syn mówił, bo się bawił klamką od tej szuflady, mówi, tu, że czy taty, rzeczy taty. Nie? Także e, znów gadam długo bez sensu nie na temat. E, z polskich najfajniejszy był energetyk. To było coś niesamowitego. Książka Stevena Kinga promowana napojem energetycznym. Z zagranicznych Ci nie powiem, bo, bo naprawdę nie śledzę tego, nie znam za bardzo i nie mam chyba zbyt wielu, albo nawet w ogóle gadżetów. E, kolejne pytanie: Mateusz, znów Mateusz. Ja mam pytanie, czy wracasz jeszcze czasem do książki to? you <laughs> No i kolego, ja wracałem niedawno. No mniej niż rok temu wracałem. To był mój chyba szósty raz z tą książką, albo siódmy, chyba szósty. Co prawda wracałem po wielu, wielu latach. W latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku czytałem tę książkę dokładnie co dwa lata. Co dwa lata w wakacje nachodziła mnie chęć. Sięgałem po tę książkę i ją czytałem. I tak ją przeczytałem przynajmniej pięć razy. I potem przez długi czas nie wracałem już do do niej. I wróciłem do niej dlatego, po pierwsze dlatego, że wychodził drugi film. Przed pierwszym nie, nie czytałem, nie powtarzałem, ale głównie dlatego, że została wydana w końcu w wersji audio, w fantastycznej wersji audio i wydaje mi się, że będę do niej teraz wracał często. Co prawda kiedyś powiedziałem, że jeśli wydadzą kiedyś Mroczną Wieżę w wersji audio, to będę ją słuchał raz do roku albo, albo troszkę rzadziej, ale będę ją słuchał bardzo często, a to nie nastąpiło. No... no tak jak piąty tą przesłuchałem dwa razy przed nagraniem. Tak do szóstego nie mam ochoty już wracać. A siódmy, no tak jak powiedziałem, na razie trochę mi idzie cieńko. Chociaż pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty z przyjemnością prędzej czy później wrócę, bo te książki czytałem wiele razy. Ale to, to jest taka książka, do której wrócę na pewno. Z przyjemnością, nawet teraz, za chwilę, zacznie się lato. Pomimo tego, że słuchałem ją pod koniec sierpnia zeszłego roku, to ja z przyjemnością i teraz do niej wrócę, a na pewno w ciągu roku. Także będę do niej wracał nadal. To jest nadal dla mnie chyba najlepsza książka, jaką przeczytałem przez całe swoje życie. Chyba książka, którą lubię najbardziej. Inny Mateusz, inny Frank, takie coś leci na, na Nick Junior, cholerę od tego dostaje. A teraz inny, inny Frank. no To teraz inny, inny Mateusz. Nie wiem, czy ktoś o to pytał, ale kiedy planujesz wprowadzić córkę w świat Kinga i jakie działania pójdą na pierwszy ogień? No to ten wcześniejszy Mateusz faktycznie pytał, czy ja dzieci wprowadzam w Kinga, i, i odpowiedź była nie. Ten inny inny Mateusz spytał, kiedy planuje to robić i jak. No to odpowiedź też jest dość prosta. Raczej nie planuję. Nie mam nawet pomysłu, jak, ale nie sądzę, by to jej się spodobało i. Poczekam, może kiedyś sięgnie sama, żeby sprawdzić. Ja nie będę jej raczej pod, po, po podstawiał Kinga. Chyba, że zauważę, że jej zainteresowania zmieniły się i poszły trochę w tym kierunku, to wtedy tak, ale nie planuję podawać Kinga. Wiem, co ona lubi, podaję różne rzeczy, które lubi. Już w zasadzie myślę, że ulepiłem trochę tę glinę, bo. Ja pamiętam po sobie, wiesz, mój ojciec mi podawał swoje książki. Winę tu przygody Tomka e, Szklarskich Jakieś tam, wiecie, wyspy skarbów, tego typu rzeczy, przygodówki i tak samo filmy mi takie wlepiał. Karmazynowy Pirat, który do dzisiaj uważam, że to jest film, który mnie w dużej mierze ukształtował. Kapitan e, Blood, e, Robin Hood. E, Robin Hood, no to do dzisiaj to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie istnieją dla mnie, ale nigdy nie poszedłem tym torem, jaki ojciec próbował. E, Przełożyć na mnie, gdzie, gdzie wiesz, każdy rodzic próbuje trochę stworzyć kopię ze swojego dziecka. No ja na swoim przykładzie nauczyłem że to się, że to jest niemożliwe, ale można ukształtować trochę tę glinę i popchnąć ją w odpowiednim kierunku. No to robisz trochę też jako nauczyciel, nie? To znaczy, ja robiłem. Czyli masz tę glinę w rękach i jesteś w stanie gdzieś ją, jakiegoś bakcyla u niej mm, sprawić, że ona że złapie jakąś przynętę, jakiś haczyk, ale nigdy nie ulepisz. Tego na swoje podobieństwo. I ja nie będę próbował robić z dzieci swojego podobieństwa. Co prawda, no, moja córka lubi superbohaterstwa, kiedyś lubiła bardziej, teraz trochę mniej. Już przeczytaliśmy Tolkiena Hobbita na razie i bardzo jej się podobał. Teraz Harry Potter to jest coś, co po prostu zawładnęło nią. Jesteśmy na etapie piątego tomu, i to jest coś, co, co, co jestem przekonany, że to jest książka, która zostanie z nią na całe życie, którą będzie wspominać, tak jak ja wspominam, że. Rzeczy z dzieciństwa i możliwe, że za 20-30 lat ona też gdzieś będzie komuś opowiadać, że Harry Potter, którego przeczytał jej tata w dzieciństwie sprawił, że wiecie, tak jak Bobby Garfield mówił w sercach Atlantydów, że od tej pory każdy pocałunek porównywał do tego i żaden nie był tak dobry. To, to, to ja to tak widzę, że, że, że Harry Potter będzie dla niej tą książką, która będzie tą, tym wyznacznikiem jakości na całe życie. Tak to sobie wyobrażam, bo bo u mnie tak to trochę działało z niektórymi rzeczami, ale nawet, nawet nie przechodzi mi do głowy, jak Kinga wpychać dziecku. E, tak jak powiedziałem, jeśli poczuje taką ochotę, no to ma na wyciągnięcie ręki skarbnicę, Ale jeśli nie poczuje, no to to, to nic, nie? To, 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 jest, to jest moja miłość. Ja, ja nie będę jej próbował zaszczepić dziecku. Ona dorasta, przesiąka tym, widzi to cały czas, to jest w koło niej. Na chwilę obecną jeszcze może na to nie zwraca uwagi, chociaż klauny już otaczają ją z, z powoli ze wszystkich stron. A co z tym zrobi, to zobaczymy. Ja nie będę po, po, pod, Nie planuję przynajmniej po, podstawiać pod twarz, dlatego też druga odpowiedź na drugie pytanie jest krótsza. Co pójdzie na pierwszy ogień? No nic nie pójdzie, nie? Jeśli coś sobie wybierze kiedyś, to to pójdzie, nie? No. To tak tyle. Natomiast e, pytanie zadał mi też Łukasz. Nie wiem, czy to jest pytanie do Q&A. E, zadałeś je pod e, filmem poprzednim z Q&A. Możliwe, że, że, że miałem odpowiedzieć tam, no ale nie odpowiedziałem tam, to odpowiadam tutaj. Mando, nagrałbyś coś z Karolem Gajosem z kanału Popcornert? Chyba o Stephenie Kingu i jego twórczości, gdyby się do ciebie zgłosił. Po pierwsze, dziwne pytanie, bo już mi sugerujesz, o czym mam nagrać. To ja to, to, to nie wiem, czy ty tutaj do niego jakieś tam e, coś mu pisałeś, żeby ze mną nagrał. Bo, bo e, zacznijmy od tego, że ja do nikogo nie piszę, nie napiszę propozycji o nagranie. I też nie chciałbym, żeby ktokolwiek pisał, że, że no, nagraj z tym, a tutaj ten, albo do kogoś pisał tytuł, jest taki mando, nagrywaj z nim. Nie? Ale, ale z drugiej strony, jeśli ktoś się do mnie zgłosi, to jasne, nie tylko. Karol Gajos z kanału Popcornert. Popcornert, Jezus! Popcornert, o tak, Popcornert, tu nie ma podwójnego N. Nie tylko Karol. Jeśli ktoś inny by się zgłosił i na przykład widziałbym, że nasze zainteresowania się pokrywają, że mamy dość, dość podobny flow, a nawet niekoniecznie, no bo ze skórą mam zupełnie inny flow, a mimo wszystko się dość dobrze nagrywa, to jasne. Jeśli, to znaczy tak, chęć jest zawsze. Możliwości, czas i sprzęt, no to to już inna bajka. Więc jeśli możliwości pozwolą, to, to ja jestem zawsze chętny. Z każdym, nie tylko z Karolem. Ale ja z Karolem już trochę rozmawiałem i, no i mogę tutaj tam zatizować, że powinno coś tam się z tego urodzić. Malutkie coś, Przynajmniej na razie malutkie coś, ale powinno się coś tam urodzić. Jeśli nie wiecie kim jest Karol Gajos i kanał Popcornert, to mam tutaj możliwość sobie zrobić polecankę, jako że Karol nas bardzo często poleca. To jest bardzo fajny kanał. Ja na niego trafiłem zupełnie przypadkiem. Eee, jakiś, nie wiem, no, kilka tygodni temu hmm, Taurus Media, wydawnictwo Taurus Media, komiksowe wydawnictwo, które w Polsce wypuszczało między innymi Lokentki, wrzuciło na Facebooka jego recenzję pierwszego sezonu Lokentki. Tak wiem, w Radiu SK cały czas jeszcze tej recenzji nie było. Cały czas się jeszcze nie zmontowała. Hmm, I ja tę recenzję obejrzałem i ona mi się bardzo spodobała. Po pierwsze, koleś gadał bardzo fajnie, szybko, ale, ale widać było, że z pasją, widać było, że, że, no, że sprawia mu przyjemność mówienie o tym, co lubi. Po drugie, nasze opinie były dość zgodne, jeśli chodzi o to. Co prawda on zwracał uwagę na niektóre rzeczy, na które ja bym nie zwrócił uwagi, ale słuchając jego miałem cały czas wrażenie, jakbym tak tutaj mógł przyklepać, tak, masz rację, no tak, to z tym też się zgadzam. A po trzecie, to jest bardzo profesjonalnie robiony kanał. Kanał. Karol jest po filmówce i, i, i to, to znaczy no, nie wiem, czy to widać, bo nie wiem, nie, nie znam się na, 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 na filmówce i na filmowaniu, ale y, zarówno wizualnie, jak i audio to jest fantastycznie zrobiony kanał. I tutaj y, ja pomimo tego, że nagrywam 9 lat, to y, ewentualny występ gościnny naprawdę zaniżyłby jakość tego kanału, a gdybym jeszcze miał wideo wystąpić w formie wideo, to już w ogóle, bo ja taką współpracę też bym przyjął, jakby ktoś napisał. Ej, nagrajmy coś wideo. No, mo możemy spróbować. Co prawda będzie ciężko, bo no robiłem to dwa razy na, w Radiu SK. Bodajże, czy tam trzy razy yy, w konglomeracie i. No i tak se to wychodziło, a, a już zrobić konferencję, porozmawiać w taki sposób, to już w ogóle bym miał z tym problemy, ale byłoby to do ogarnięcia. Przy czym jakościowo no, moje audio jest jakościowo kiepskie, bo nagrywam gdzie się da. Nie wiem, nawet wiecie, nawet się na tym nie znam, jak, jak zrobić ładnie dźwięk, jak akustykę w pomieszczeniu zrobić, jaki sprzęt użyć i tak dalej. W przypadku wideo to już w ogóle jak oświetlić, to jest u mnie chałupniczo robione i nagrywane raczej byłoby telefonem. Ale tak, na coś takiego też bym poszedł, gdybym czuł się na siłach i miał możliwości, czas i no, czas, głównie czas, bo to u mnie, wiecie, no trzeba się dzieci pozbyć i w tej na wariata nagrywać. Między innymi dlatego my nie nagrywamy wideo, bo, bo większość z nas ma dzieci. I my nagrywamy po nocach zazwyczaj, jak już u każdego się uspokoi w domu. Ale wracając do kanału Popcorn Nerd, ja obejrzałem sobie więcej filmików z tego kanału i to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Tam jest dosyć dużo Kinga. Bo to jest naprawdę bardzo duży fankinga, Karol. Bardzo fajną recenzję jest krew nagrał. Pół godziny długa. On ma raczej krótsze filmiki, ta była bardzo długa, ale znów mogłem przyklepywać i, i zgadzać się z. Niemal z wszystkim, co mówił, chociaż, e, powiedzmy, ranking e, tekstów mamy troszkę inny. Nagrał też e, materiał spoilerowy. Jego niestety nie słuchałem. Tutaj się przyznaję bez bicia, że cały czas go nie przesłuchałem, także nie wypowiem się o jakości, ale bazując na tym, co widziałem, a widziałem jakąś tam część e, jego materiałów, to jest świetna rzecz. Polecam. Dobrze. I ostatni, tutaj znów Dariusz. Ym, dwa pytania. Hej, wybacz mando, że nie posłuchałem twojej prośby i pozwolę sobie zadać kilka pytań. Po pierwsze, mówisz, że nie podrodzę ci z grami wideo. Jako że jesteśmy w podobnym wieku, i z tego, co udało mi się wyłuskać z odpowiedzi na inne pytania, w podobnym czasie wchodziliśmy w popkulturę. Ciekaw jestem Twojego stosunku do gier wideo. No, stosunek jest zupełnie neutralny. Ani pozytywny, ani negatywny. To jest troszkę inny świat dla mnie. O czym mówiłem już tyle razy, że, że, że aż nie wiem, czy się powtarzać, ale to nie jest tak, że ja jestem na nie. O tym też mówiłem wiele razy. Ja. Jak każdy człowiek, mam ograniczony czas i z jednych rzeczy rezygnuję na koszt innych. Lubię oglądać seriale, lubię czytać komiksy, lubię czytać książki, lubię słuchać audiobooków. No i też chcę trochę, wiesz, z dziećmi, z żoną, z rodziną poprzebywać i nie mam już czasu na gry. Z nich muszę zrezygnować. Ja wiem, jaki to jest pochłaniać czasu, a z drugiej strony też nigdy nie miałem sprzętu do gier. Zawsze byłem 10 kroków wstecz. I nigdy za bardzo nie wiedziałem nawet. No, nie, nigdy nie śledziłem rynku gier. Nie znam się na tym kompletnie. Gdybym chciał w to wejść, to musiałbym kogoś poprosić, żeby mnie prowadził za rękę, jak dziecko we mgle. Chcę, to znaczy chcę, ja chcę wejść, nie? Bo, bo moja córka trochę już tam. Dopomina się, żeby się przydało coś takiego w domu. Ja chcę kupić konsolę jakąś i, i, i coś popróbować. Wiem, że to będzie gwóźdź do trumny. Wiem, że będę wtedy walczył z uzależnieniem córki. Wiem, że sam też w to za głęboko wsiądę: no bo miałem na, 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 na przestrzeni swojego życia takie epizody. Powiedzmy, Mieszkałem ze studentami informatyki, no i graliśmy i bywało, że graliśmy całymi dniami i, i, i grywaliśmy w jakieś strzelanki. Kiedyś pamiętam. Czy to w piłkę nożną, bardzo dużo czasu poświęciłem na Aliens vs. Predator, uwielbiałem tę grę i się nie postrałem w majtki wielokrotnie. Eee, graliśmy w Unreal, graliśmy w Quake'a kiedyś tam, eee, wiecie, w całym mieszkaniu połączone komputery i, i się naparzaliśmy. Bardzo lubiłem w, na studiach już, ale to początek wieku. Mówię tutaj o, o, o tam pie, początku pierwszej dekady XXI wieku. To w ogóle byłem prekursorem z dzisiejszych streamów na YouTubie, bo y, mieszkałem z kumplem w pokoju. Y, z kumplem, z którym do dzisiaj mam dobry kontakt i on y, dużo grywał. A ja nie wychodziłem z wyra, leżałem na łóżku i takie taki obiboki dwa. Bywało, że wiecie, cały, cały dzień się nie, nie wytaczaliśmy z pokoju. I on grywał na komputerze, ale podłączał to do telewizora, żebym ja sobie mógł oglądać. I ja tak bywało, że przesiedziałem kilkanaście godzin i sobie patrzyłem jak on gra, nie? Także to co teraz dużo ludzi robi oglądając gry na YouTubie. No i, i, i mówię, no trochę grywałem w swoim życiu, ale Gdybym miał teraz w coś zająć, chociaż na przykład, o chłopacy, kilka lat temu, SIG i Szymas nagrali na konglomerat recenzję BroForce. I ja sobie to zaraz ściągnąłem, Szymas mi dał kody na, na, na Steamie i, i w to pograłem sobie kilka godzin. Bardzo fajnie mi się grało. No to taka prościutka gierkania, ale, ale tematycznie tak mi pasowała, że, że trochę poświęciłem na to czasu. Czasami grywam na komórce w jakieś proste rzeczy, no ale to to takie tam prościzna. Nie? Mam konto na Steamie, ale go loguję się tam raz na kilka lat i, i, i w sumie kilka godzin tam przegrałem, tylko z czego przy. Prawie wszystko w Broforce, a, a mam konto na Steamie tylko dlatego, że kiedyś na jakimś banglu był, był do kupienia zestaw gier e, gwiezdnowojennych i ja sobie je kupiłem i w zasadzie w żadnym nie zagrałem. Yy, I to tylko dlatego mam. E, ale na przykład całe moje życie to było. było nie wiązało się z tym. Tak jak wielu ludzi z mojego pokolenia ma, ma jakieś tam, nie wiem, e, jakieś takie, wiecie, miłość do, nie wiem, Secret Service wychodziło, takie czasopismo. Kilka lat temu e, to e, poszła ta akcja zbiórka na, na, na wznowienie tego, z czego wyszło to, co wyszło. No ja, ja nawet chyba nigdy nie słyszałem tej nazwy. Do momentu tej, tej zbiórki. Autentycznie. Teraz mamy tą chryję CD Action, która do mnie też oczywiście dotarła. I, i, I wielu moich znajomych tam przeciera łzy, bo to coś, co było z nimi ta, tak długi okres życia. Dla mnie to, to pismo nic nie znaczy. Ja, ja z nim akurat miałem jakiś tam kontakt, bo. Jak mieszkałem na studiach z jednym informatykiem, to on to kupował co miesiąc, więc czasami na kibelku sobie siłą rzeczy prze przekradkowałem, ale no, totalnie nic. Nie? Także no, no, nie, nie wiem, dlaczego tak wyszło w moim życiu, że akurat gry, to było coś, co mnie nie, nie chwyciło. A to jest dziwne, bo, bo mówię, wielokrotnie przesiedziałem e, dziesiątki godzin. Na studiach. Bywało tak, że, że wiecie, no znajomy miał komputer, miał zainstalowaną grę i, i nas spokoju wyrzucić nie mógł. Bywało tak, że on poszedł spać, a rano wstawał, a my siedzieliśmy i cały czas tłukliśmy w to nie? Na, na, na jego kąpie. Ale to, to, to trochę przez sprzęt pewnie, no ale zobaczymy, może sobie coś kupię niedługo i może to się jeszcze teraz na stare lata potoczy. No nie wiem. Nie wiem, czy to jest sensowna odpowiedź, ale naprawdę tyle razy y, mówiłem już na ten temat, że, że mam wrażenie, że, że wszystko to, co powiedziałem teraz, to, to się powtórzyłem. Dobra, drugie twoje pytanie. Czy jest jeszcze jakiś pisarz, y, albo pisarze, którego których cenisz, lubisz na miarę Kinga i jego familii? Y, no, to, to by było tyle. Y, w zasadzie nie ma takiego pisarza. Nie ma chyba. Dziś sobie myślałem o tym przez jakiś czas i próbowałem wyszukać, czy jest jakiś pisarz, którego przeczytałem wszystko. I chyba nie ma takiego pisarza, którego bym przeczytał w całości. Chyba nie ma takiego pisarza, na którego czekałbym premiery. Tu mówię akurat o żyjących, o współczesnych, że wyczekiwałbym wypatrywał. Eee, pff, także to, to jest najprostsza odpowiedź, nie. Ale oczywiście ja no, mam swoich jakiś tam ulubionych pisarzy. Ale nawet ciężko mi rzucać tutaj nazwiskami, bo, bo to wszystko to jest, wiesz, no naprawdę dużo, dużo, dużo szczebli niżej. Jakbym miał podać jednego, no to bym pojechał tak naprawdę standardowo, sztampowo i powiedziałbym, że to jest Tolkien. Bardzo lubię Tolkiena, chociaż poznałem go późno, miałem już ze 20 lat, ale to było już ze 20 lat temu. I, I zaczytywałem się od tamtego czasu wielokrotnie i, i to, oczywiście to się zmieniało, bo tak jak, tak jak w tamtych czasach władca pierścieni, to by, bywało, że i dwa razy w roku go przeczytałem tak ostatnio w zasadzie wracam tylko do Sylmarillionu, którego bardzo lubię i średnio tam co kilka lat wracam do tej książki i sobie ją akurat w audiobooku odświeżam. Chociaż myślałem kiedyś, że to jest niemożliwe słuchać tej książki w audiobooku, ale da się. Jest to możliwe, może dlatego, że już ją znam i to dosyć dobrze. Także Tolkien to jest taki pisarz, którego bardzo lubię, szczególnie, że od, od lat grywam w karciankę Władca Pierścieni, LCG. Co prawda, no, od kilku lat... Chyba grywałem, jeśli grywałem, to bardzo, bardzo mało przez ostatnie lata, ale cały czas uważam, że, czy znaczy, cały czas bardzo lubię tę grę. I codziennie, w zasadzie chyba nie ma dnia, żebym o niej nie myślał, bo, bo jest to jedna z nielicznych grup facebookowych, na których jestem, więc codziennie jestem bombardowany jakimiś tam wiadomościami o niej, i codziennie myślę, że muszę ją wyciągnąć i sobie zagrać, ale codziennie brakuje mi na to czasu. Ale bardzo, lubię, bardzo lubiłem tę grę, gdy, gdy w nią grałem i, i, i ciągle chcę do niej wrócić. No ale to, to nie jest to samo. Nie? nie ma takiego drugiego pisarza. No nie ma takiego drugiego pisarza, żebym y, lubił go tak bardzo, żebym poświęcił mu tyle czasu swojego życia, żebym przeczytał wszystkie książki po kilka razy, żebym obejrzał wszystkie ekranizacje po kilka razy, żebym nagrał 360 podcastów o nim. <laughs> no nie ma, nie ma. Mam życie tylko jedno, chłopie. <laughs> Okej, okay, dobra. I to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za pytania. Jeśli znów jakieś zgubiłem, jeśli na jakieś nie odpowiedziałem, no to już trudno, to już nie odpowiem. To, 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 to tak czy siak może mi ktoś, ten ktoś przypomnieć i to pytanie poczeka sobie do następnego roku. Natomiast ja wam wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te pytania. To się zawsze fajnie nagrywa e, i może i też fajne podcasty z tego wychodzą, może się tego fajnie słucha, ale też wiecie, no, taki duży odzew jak na tak mały podcast, jak na tak małą osobę jak ja, to jest zawsze miłe, fajne, bo, bo gdy ja proszę o te pytania, to zawsze biorę pod uwagę fakt, że, że w zasadzie pewnie nikt nic nie spyta, a jeśli nawet to się ulepi jeden, jeden jakiś podkaścik mały z tego, e, no tych pytań napłynęło bardzo dużo. I to jest fajne. Ja Wam za to dziękuję. I no, miejmy nadzieję, że będziemy ze sobą razem jeszcze długo. Ja będę do Was mówił, Wy gdzieś tam sobie będziecie tego słuchać i razem będziemy sobie jakoś tam umilać e, życie. Dobra. No to co? Zaczynamy rok 10 i za rok zamykamy pierwszą dekadę. Radia SK. I oby to był dobry rok. Dziękuję Wam bardzo za te 9 minionych lat. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.